Cześć, witam wszystkich miłośników pszczelarstwa amatorskiego w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj przyszliśmy do naszych uli, żeby zrobić szybciutki przegląd, dowiedzieć się, czy matki z klatek zostały w końcu uwolnione, a jeśli to się stało, po prostu zostawimy pszczoły tak jak są i sobie odejdziemy. Pierwszy przegląd zrobimy dopiero za kilka dni. Także teraz zajrzymy szybko do wszystkich trzech uli, zobaczymy, mam nadzieję, że wszystkie klatki są puste i możemy je zabrać. Dlaczego tak się uparłem, żeby zabierać te klateczki? Ponieważ jeśli matki się wydostały z klatek, to pszczoły zabudują te klatki woskiem. I nie dość, że zabudują klatki, to jeszcze na sąsiednich ramkach powtórzą ten sam błąd, więc wszystkie ramki będą krzywo owoskowane. Dlatego staram się temu zapobiec, usuwając puste klatki z ula. Wygląda na to, że ciasto jest wyjedzone. Więc jest nadzieja, że matki już w klatce nie ma. No ale już się zaczyna kitowanie tej klateczki, więc miałem rację, mówiąc, że pszczoły będą kitować tą klateczkę do ramek. Nie ma. W środku są tylko pszczoły. Zamykamy więc ul. Szybciutko zamykamy. I dajemy im spokojnie sobie pracować. Przy pierwszym przeglądzie, jak się uda, to może znajdziemy matkę. Wszystko wygląda dobrze. Sprawdzimy tylko, czy jest wszystko równo. Tak. Pszczoły widać pracują, czyli dobrze sobie radzą. Sprawdzimy kolejny. Jeszcze musisz przejść z tej strony, wiesz? Przejść z tej strony. Może nie będą tak latały w kącie. Tutaj sytuacja jest podobna. Pszczoły wyjadają ciasto.
szybciutko zajrzymy. Nie będziemy im zbytnio zawracać głowy. Tak. W środku jest, już widzę, że tylko prawdopodobnie tylko pszczoły siedzą. Tak, nie ma w środku matki. Zamykamy. Żeby sobie pszczoły spokojnie dalej pracowały. Mam nadzieję, bo na pierwszym przeglądzie mam nadzieję zobaczyć na pewno jajka i może już kilka stadiów larw. To byłby bardzo dobry znak. Znaczyłoby to, że matki już pracują pełną parą. Zamykamy. Tak. No i ostatni. Sprawdzimy ostatni ul. Pokaż Krzysiu, jak pszczółki pracują tutaj. Za blisko nie podchodź, tylko tak z boku. Dobrze. Pięknie. Ten ul, widzę, zaczyna już dobrze zaklejać wszystko. Nie ma matki również, tylko pszczoły już zaklejają dookoła, więc wypuścimy je. Ustawimy rameczki na środku. Tak. No i pozostawiamy, żeby pszczoły sobie mogły pięknie budować ramki. Tak jak zauważyłem w poprzednich ulach, tutaj również ramki są raz, dwa, trzy, cztery, piąty kawałek już w połowie odbudowane, więc pracują nieźle. Nawet udało mi się zobaczyć kilka pszczół tańczących, sygnalizujących dla innych pszczół miejsce albo pożytku, albo wody. Ale tak jak powiedziałem, nie będziemy teraz zaglądać. Dzisiaj to nie jest cel naszej wizyty. Tylko zabranie klateczek. Zamykamy. No i to będzie chyba tyle na dzisiaj. Spojrzę tylko jeszcze z przodu, jak to wygląda. Wszystko jest zaklejone.
dobrze jest. Tak więc mamy klateczki wyjęte, puste. W dwóch klateczkach są martwe pszczoły. To są te, które były włożone razem z królową, razem z matką do środka, żeby asystowały jej podczas podróży. No ale niestety nie przeżyły. Musimy je tutaj wysypać. O, nie potrzebujemy ich. Klateczki weźmiemy do domu, żeby pokazać innym, jak te klateczki wyglądają. No, wychodź. O, jedna wyskoczyła. A, chyba się przykleiła tam do plastra. Pięknie. Zabieramy klatki. Zabieramy nasze narzędzia i wracamy do domu. Okay. Także to tyle przeglądu na dzisiaj. To był szybki przegląd mający na celu zabranie klateczek po matkach. Widać, że pszczoły uwolniły swoje królowe do uli. I mam nadzieję, już teraz królowe pracują i znoszą jajeczka. Ale to sprawdzimy na pewno za kilka dni, kiedy zrobimy pierwszy pełny przegląd. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.